zepsujesz zbyt dużo w swoim projekcie, to uciekaj. Strasznie dawno mnie tutaj nie było, dlatego dzisiaj od razu warto zacząć od ważnego tematu, o który jeszcze w grudniu poprosił Felot. Kiedy warto zmienić pracę, kiedy warto zmienić projekt, kiedy wiemy, że już przyszedł ten czas na to, żeby zmienić. Wiadomo, że w IT tą pracę zmienia się stosunkowo często w porównaniu do innych branż, natomiast no, są też odpowiednie sygnały, o których warto pamiętać, że w takiej sytuacji faktycznie można już myśleć na temat tej zmiany. Ja już mam na ten temat mocno wyrobione zdanie. Opowiem Ci o tym wszystkim, natomiast zapraszam Cię teraz jeszcze na chwilę. Musimy kilka rzeczy załatwić. Dobra, sytuacja wygląda tak, że mamy przynajmniej kilka powodów, które mówią nam, że warto już myśleć o zmianie roboty, o zmianie projektu. I ja mogę w tej chwili, myślę, tak ze trzy takie powody podać na pewno. Na pewno jest ich więcej, na pewno jest ich więcej i nawet nie będę mówił o tak oczywistych rzeczach jak jakieś mobbingi i tego typu rzeczy, bo wtedy to wiadomo, że trzeba uciekać albo się sądzić, to już wszystko zależy od skali problemu. Natomiast mówię tak z takiej strony czysto programistycznej. Także zaraz wracamy, tylko poczekaj jeszcze, bo muszę zrobić jeszcze jedną rzecz do pracy, o której trochę zapomniałem, ale prezentacja skończona, zaraz zaczynam spotkanie, także znowu zrobimy sobie chwilę przerwy. Natomiast zanim to pierwsza sprawa, kiedy faktycznie warto zmienić tą pracę, kiedy warto zmienić projekt. Chyba jedna z najważniejszych kwestii to jest to, kiedy zobaczysz tak naprawdę, że osiągnąłeś albo osiągnęłaś jakiś sufit w firmie. Wiesz, że już dalej nie będziesz w stanie się rozwijać ze względów organizacyjnych, ze względu na to, jak wygląda firma. Niektóre firmy są takie, że masz tych programistów setki, nawet tysiące i w takich firmach zazwyczaj takiego rozwoju jest bardzo dużo. Możesz przejść od juniora do seniora, potem zostać ekspertem, leadem, principalem. Najróżniejsze ścieżki kariery są dla Ciebie dostępne i wtedy bardzo często faktycznie warto trochę dłużej posiedzieć, bo można sporo osiągnąć w danej firmie. Ale niestety są też takie firmy, gdzie tych programistów nie ma zbyt dużo. I szczególnie jak już masz trochę doświadczenia, przychodzisz jako senior, bardzo często niestety może być tak, że nic ciekawego może cię już w tej firmie nie czekać. Możesz wpaść w jakieś utrzymanie, utrzymywać dany projekt i nic więcej się nie będzie zmieniać. Niestety to jest jeden z sygnałów, w których moim zdaniem warto pomyśleć o zmianie. Dlaczego? Bo jak się nie rozwijamy, to się cofamy. No i to jest dosyć duży problem, bo potem chcąc wrócić na ten rynek pracy, nagle się okazuje, że przez ostatnie lata poszła technologia do przodu, warto znać inne frameworki, jakieś dodatkowe narzędzia, których po prostu ze względu właśnie na to utrzymanie w Twoim projekcie, w Twojej firmie się nie wykorzystywało. Dlatego jeśli już chcesz sobie
powiedzmy dociągnąć do tej emerytury, to zostań tam sobie, bo to zwykle są takie ciepłe posadki, z których raczej nikt cię nie wyrzuci. Ale jeśli jesteś młody, młoda, no to trzeba się rozwijać. To trzeba jak najwięcej się uczyć i masz dwa wybory. Albo uczyć się po godzinach pracy, co jest bardzo często dosyć ciężkie, bo ciężko po 8 godzinach jeszcze się zmusić do tego, żeby coś tam jeszcze dodatkowego robić. Albo, jak to ładnie się nazywa w korporacjach, rozwijać się poza strukturami firmy. Czyli po prostu składasz wypowiedzenie i szukasz kolejnej firmy, gdzie wiesz, że ten stack technologiczny będzie ciekawszy, gdzie wiesz, że czeka cię znowu dużo nauki, dużo rozwoju. Wtedy faktycznie trzeba pomyśleć o tym, żeby pójść o ten krok do przodu, zamiast robić powolutku kroki do tyłu. Thank you for today. I've made a couple of notes for our team. I will bring back this discussion probably internally, and I hope that you will do the same. And I want you to have a nice day and a very innovative day if that will be possible. And see you next time. Uwielbiam wiosnę, muszę to przyznać. Te dźwięki są niesamowite przez cały dzień. Ale druga kwestia. Druga kwestia jest taka, że warto zmienić pracę w momencie, kiedy widzisz, że twoja firma nie do końca odpowiada standardom rynkowym. Kiedy widzisz, że tak naprawdę twoja pensja bardzo odbiega od tych standardów rynkowych i czujesz to, czujesz, że możesz zarabiać naprawdę dużo więcej. Oczywiście warto wtedy pójść najpierw porozmawiać z pracodawcą, dowiedzieć się, czy byłaby szansa na podwyżkę, byłaby szansa na to, żeby jakby dalej do tych standardów dorastać i żeby było wszystko w porządku, żebyś był zadowolony, żebyś była zadowolona, ale jeśli takiej możliwości nie ma, no to niestety jest tak, że faktycznie ten rynek jest cały czas galopujący, cały czas jest tak, że ci programiści naprawdę zarabiają bardzo dużo. I jeżeli jest sytuacja, w której mógłbyś albo mogłabyś zarabiać dużo więcej, a widzisz, że te podwyżki w twojej firmie nie są takie, na jakie możesz liczyć przy zmianie pracy, no to wtedy warto się zastanowić. Ale żeby jeszcze nie było tak zupełnie prosto i żeby nie było tak, że namawiam cię, żeby za każdym razem uciekać, jak gdzieś tam coś się wydarzy, to zobacz też, na ile się rozwijasz w danej firmie, bo może być tak, że cały czas bardzo dużo się uczysz. Każdy projekt, do którego siadasz, daje ci naprawdę olbrzymie kolejne możliwości. Wtedy warto się przemęczyć nawet za te, powiedzmy, 2000 mniej, ale jeszcze się dużo nauczyć i potem móc naprawdę gdzieś tam wystrzelić przy kolejnej robocie. No cóż, miałem się przejść, ale pogoda jest jaka jest, więc przechodzimy do punktu numer 3. No i tu powiedzmy sobie szczerze, troszkę luźniej podejdziemy do tematu, bo trzeci powód, tak zupełnie na luzie, żeby się nie wziął albo nie wzięła tego tak zupełnie na serio. Trzeci powód jest taki, że jak już zepsujesz zbyt dużo w swoim projekcie, to uciekaj. Oczywiście nie bierzmy tego na poważnie, bo lepiej nie psuć żadnych projektów. No ale jest tak, że czasami nie ze względu na nasze decyzje, nie ze względu na to, jak my pracujemy, ale niektóre projekty niestety nie wychodzą. Taka jest prawda. I taka jest prawda, jeśli chodzi o dosyć dużą część projektów informatycznych, że w pewnym momencie, nawet jeśli projekt fajnie wystartował, były dobre decyzje organizacyjne, architektoniczne, to gdzieś w pewnym momencie zespół jest taki, że no, mogą się zagubić. I to jest właśnie kwestia przede wszystkim zespołów, bo niestety też bywałem w takich zespołach, w których nie było zbyt wielu bardzo doświadczonych osób,
I te projekty po prostu w pewnym momencie stawały się bardzo ciężkie do utrzymania. I to też może spowolnić nasz rozwój. I cały czas wracam do tego rozwoju, bo za każdym razem, kiedy zmieniamy firmę, kiedy idziemy do nowego projektu, powinniśmy myśleć przede wszystkim o naszym rozwoju, jak to wpłynie na naszą karierę i jak to wpłynie na naszą dalszą pracę. Bo zostając zbyt długo też w danym projekcie, możemy skończyć z tym, że utrzymujemy projekt, który rozwijamy teoretycznie cały czas, ale jest to przez kilka lat dokładnie ta sama technologia. No i wtedy zostajemy niestety w tyle, bo technologia idzie do przodu, wszystko idzie do przodu, a my stoimy w miejscu. To się niejako łączy z punktem pierwszym, także jeżeli widzisz, że projekt idzie w bardzo złą stronę i nie ma decyzji dotyczących tego, żeby jakoś poprawić tą sytuację, no to wtedy być może warto też zastanowić się nad tą zmianą, na to, żeby dalej się rozwijać, dalej iść w tym kierunku, który sam sobie obierzesz. No i to na razie by było chyba na tyle. Trzy punkty, mam nadzieję, że pomogłem, mam nadzieję, że dałem trochę do myślenia. Daj znać w komentarzach, co ty o tym sądzisz, jakie są twoje powody też, bo na pewno jest dużo więcej powodów, dla których warto zmienić projekt, dla których warto zmienić pracę. Jak to wygląda u ciebie? I jeżeli podoba ci się to wszystko, to daj łapkę w górę i widzimy się już niedługo.